Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam w atmosferze zbliżającego się lata, zbliżających się wakacji, w atmosferze, jak powiedziałem, temu tydzień, tej cudownej zieleni, w atmosferze kwitnących mleczów, tej właśnie trawy, która tak ściele się, pięknie ściele się i która w ten sposób zachęca nas, informuje nas, że właśnie ta zieleń to jest to właśnie życie, to życie nie tylko dla zwierząt, ale także w jakiś sposób także jest to życie dla nas. Kochani, jesteśmy na początku nowego miesiąca, zakończyliśmy miesiąc maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej, miesiąc miłości, miesiąc matur, miesiąc pierwszych komunii świętych, także miesiąc, kiedy to ósme klasy zdawały egzaminy, pozdrawiam przy okazji bardzo serdecznie ósmoklasistów, trochę może spóźnione, ale czasem lepiej późno niż wcale, jak to niektórzy powiadają. Poza tym właśnie miesiąc maj był także tym właśnie miesiącem, który pozwalał na to, że ta wiosna rozkręcała się i że mamy ją w tej chwili jako mamy. No troszeczkę chłodna, no ale co zrobisz, chłód też jest dobry, bo niektórzy są nawet takimi ludźmi, którzy wolą, jak jest troszeczkę chłodno, niż za gorąco, bo się za mocno posą się. No właśnie jest nowy miesiąc, proszę Państwa, czerwiec, a jak wiemy, jest to miesiąc serca, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dlatego też w miesiącu czerwcu, tak jak w miesiącu maju była litania do Matki Bożej, tak właśnie w tym miesiącu codziennie bierzemy udział w nabożeństwie czerwcowym. Codziennie odmawiamy litanii do Świętego Serca Pana Jezusa i modlimy się o to, żeby właśnie te nasze serca były sercami, które niechaj wpatrują się w to serce Chrystusa, to serce, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Wiemy, co to znaczy serce i właśnie przez ten miesiąc czerwiec zechciejmy w to serce wpatrywać się, zechciejmy uczyć się przesłania tego serca, tego właśnie serca, które nam mówi o miłości, tej miłości do Boga, do ludzi, ale nade wszystko, proszę Państwa, miłości przebaczającej. Poza tym, jeżeli chodzi o dzisiejszą niedzielę, to tak licząc niedzielę od Wielkanocy, to mamy ósmą niedzielę wielkanocną, ale jej tak nie nazywamy, ponieważ jest to niedziela, która kończy okres wielkanocny, a jeżeli kończy się okres wielkanocny, to rozpoczyna się nowy okres i ten nowy okres, proszę Państwa, nazywamy okresem zwykłym, w języku łacińskim mówimy perannum i oczywiście w języku świeckim taki okres nazywamy zielonym karnawałem i to właśnie też potwierdza to otoczenie, które Państwo widzą na ekranach swoich telewizorów. No właśnie, więc jest ten miesiąc czerwiec, jest ta dzisiejsza niedziela, która, jak powiedziałem, kończy ten okres. Jeżeli ktoś jeszcze nie był w spowiedzi Wielkanocy, dzisiaj jeszcze ma taką możliwość, żeby spełnić właśnie tego rodzaju obowiązek i żeby ten obowiązek potraktować poważnie. No i ta też dzisiejsza niedziela jest niedzielą, która ma charakter uroczystości. Kochani, jest to niedziela zesłania Ducha Świętego. Jak wiemy, są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Tym osobom boskim będziemy oddawali cześć już w najbliższym czasie. Dzisiaj oddajemy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, czyli Duchowi Świętemu. Chrystus, będąc na ziemi przed niebowstąpieniem, zapowiada zesłanie Ducha Świętego, zapowiada zesłanie tego parakleta, który ma wszystko przypomnieć, bo apostołowie zapomnieli. No, pamięć ludzka jest zawodna, prawda? My wiemy o tym, że bardzo szybko zapominamy, zwłaszcza zapominamy to, co chcemy zapomnieć. Wypada nam z pamięci wiele nieraz bardzo ważnych rzeczy, czego szukamy, zapomnieliśmy, gdzie położyliśmy. Właśnie ta pamięć zawodna nieraz nas prowadza w różnego rodzaju zakłopotanie. Tego rodzaju pamięć zawodna towarzyszyła też apostołom, dlatego też Pan Jezus, odchodząc do nieba, mówi, że ześle pocieszyciela, jeszcze raz podkreślam, który wszystko przypomni to, co On do nich mówił. I właśnie poprzez to przypomnienie apostołowie potem będą mogli głosić Jego naukę, będą mogli mówić o Jego zbawieniu, o Jego Ewangelii, o Jego dobrej nowinie, będą mogli mówić o tym, co On im powiedział. To jest bardzo ważne. Duch Święty, to właśnie ten Duch Święty, którego przyjmujemy, zwłaszcza w sakramencie bierzmowania. Wiemy o tym, że On jest przyjmowany po to, żebyśmy wiarę mężnie wyznawali, żebyśmy zgodnie z tą wiarą żyli i żebyśmy, uwaga, tej wiary bronili, jeżeli widzimy, że jest ona atakowana. Po to jest właśnie ten Duch Święty, po to jest ta moc. Nie jest to moc fizyczna, nie jest to nawet moc intelektualna, jest to moc duchowa. Jest to moc, która właśnie jest mocą naszej wiary,
tej wiary w Chrystusa i tej wiary Chrystusowi. Także dzisiejsza niedziela to właśnie ta niedziela Zesłania Ducha Świętego, ale też pamiętamy o tym, że ta dzisiejsza niedziela i jutrzejsze też święto, tak, jutrzejszy dzień będzie miał wymiar święta, święto Matki Bożej, to są tak zwane zielone świątki, czyli święto ludowe. Pozdrawiam wszystkich rolników i życzę, żeby kochani panowie, kochane panie, drodzy rolnicy, żeby wasza praca była pracą błogosławioną, żeby nie było żadnych żywiołów, które będą niszczyły owoce waszej pracy, żebyście tę pracę zawsze traktowali poważnie i z radością i żeby nigdy wam nie brakowało ani słońca, ani deszczu, ani błogosławieństwa Bożego. Pamiętajcie, bez Bożej pomocy nic nie pomoże, nawet wstawanie o północy. Dlatego już zwracajcie się do Boga, zwracajcie się do Chrystusa. Oczywiście liczcie na własne siły, na te maszyny, których macie tak bardzo duże, które są tak coraz bardziej doskonałe, ten sprzęt rolniczy, ale liczcie też na Boga. On jest po to, żeby z Nim współpracować. On za was nie załatwi. On jest tym, który zaprasza do współpracy. Jeżeli taka współpraca nastąpi, na pewno tych owoców będzie o wiele więcej i na pewno będą to owoce o wiele bardziej, że tak powiem, udane. Kochani, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przykazania, jeżeli ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeżeli kto mnie miłuje, będzie zachował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego poślę Ojciec w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Przyjmując Ducha Świętego, czy w sakramencie bierzmowania, czy w sakramencie chrztu, czy wtedy, gdy żegnamy się i przywołujemy Ducha Świętego, właśnie przywołujemy go nie tylko po to, żeby wyznać swoją wiarę, ale także po to, żeby on nas uczył. To jest właśnie ten duch mądrości. Dary Ducha Świętego warto sobie przy okazji przypomnieć. To jest właśnie ten duch mądrości, który wskazuje nam właściwy sposób naszego życia. To jest właśnie ten duch mądrości, który nam przypomina o tym wszystkim, co dla nas jest najważniejsze. Najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze życie jako ludzi wierzących w Chrystusa, jako ludzi wierzących w Chrystusowi. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych, napełnij serca nasze. Nasze serca, serca ludzkie, które potrzebują właśnie tego rodzaju napełnienia. Wtedy to będą serca, które kochają, wtedy to będą serca, które będą sercami na wzór serca Jezusowego, a więc tego serca, które czcimy w miesiącu czerwcu. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się miesiąc, który, jak powiedziałem, będzie początkiem lata, będzie początkiem wakacji i dla wielu początkiem urlopu, początkiem czasu. Wszystkiego najlepszego, zostańcie z Bogiem.